Wiem. Ale my se ještě něco pojáme. Je tady někdy nějaká ta cedula s vedlejšákama. Jsme mohli nabrat zase. Ať máme co dělat. Ať se tady úplně z lovských kingů nenudíme. Já nevím, kde tady byla vývěska. Dáme si teda válečnou radu. A tam se šlo kurma, ty vole, já si tu cestu nepamatuju absolutně tady. Protože tady se orientovat, ty vole, to je fakt pain. To je pain, to vám říkám. Je to všechno tak šíleně zamotaný v té vesnici, já to tady nenávidím. No a už to zase někam do schodu. Fuj. I po świętym spokoju, co? Wiewióry, czarownice, armia. No, co to tady bylo? Jo, posed. Tylko bez żadnych sztuczek. Jo, tady jsou v tom hradě. V hradě tří otců. Trpasličí vylepšení. Ojojoj. To je vypadá bohatý. To je trošku pokradem. Že jsme tady. Tak. A tady už jsou u... Ne? Nevadí, nevadí, já se tady porozhlídnu. Porozhlídnu se po okolí. Já musím vlastně ještě o jedno nahoru. Až tady je ta rada. Rada z kurvy synů. Tak. Musím se samozřejmě zúčastnit. A tady se nám řekne všechno, o co tady jde v téhle kapitule. Ominęła was niezła bitka, panowie. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki, książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak, ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivi. A, królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczęta. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie, nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma wszów w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? No, coś mnie tam w gardle drapie. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to kto wie? Marzy mi się regiment ciężkich, leryjskich huszników. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. Ha. Panowie,
Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami, ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Saskio, wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie! Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Być to elf! Zdradę ma we krwi! Od wieku z ludźmi walczy! Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć. Ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? Wchodzę w to! Jorvet zostaje! Psia dziucha! Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. Niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel Kedwen. Jestem za. Na pochybel, skurwysynom. Zdrowie! Trucizna! Ona umiera! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jak oka w głowie. Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się nią. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze! Przestała rzucać zaklęcia. Co z Saskią? Żyje? Aha, tak. Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się Leto. O jakich ziołach mowa? Potrzebuje podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. Triss miała różę pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsam. Róże pamięci z Flotsam ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierb powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Najbliższy król znajduje się za mgłą upiorów. Źle mnie zrozumiałeś. To nie musi być król sprawujący władzę. Chodzi o genotyp zawarty w krwi. Królowie wywodzą się ze starożytnych rodów. Żeby przetrwać, władcy musieli wykazywać się niezwykłą odpornością i siłą. Dzięki temu, że rody królewskie nie wpuszczają obcej krwi, moc ich genów wciąż jest wielka. Zastosuję genetyczną terapię samoleczenia i nauczę organizm Saski sposobu na pozbycie się trucizny. Każesz jej pić ludzką krew? Wpompuję ją bezpośrednio w jej serce. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Taumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową.
Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Jasne. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może udać się coś ustalić. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. Tylko Filippa Eilhart może wejść. Tak, to by teda bylo. Úkoly jsou, myslím, že jasný. Mám jich teda kurevsky hodně. Tak. Mieszkańcy Vergen, mamy pod murami magiczną mgłę, pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej mać, drażni stwory wszelakie. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł. Przecież tu mamy plno ukolu, tyjo. Mamy tutaj prokaralowską krew. Najdzie praporeczek. Aha. Aha. Je tady to fakt šíleně hodně teď. A hodně zajímavý úkol. Hodně zajímavý úkol je zrovna tady tohoto dole. A je ten úkol dole, dole v dole. Mgłą i upiorami zajmą się mistrz Geralt z Rivii i czarodziejka Filippa Eilhart. A teraz otwierać bramy i do roboty! Ślipia jak węgle. Podnosi dłoń. Czekaj, Zoltan. Tylko bez żadnych sztuczek. Co nie jest szpatnie, nie? To jest zadaj turma. Ale bo widzę co? Wiedźminie! Muszę z tobą porozmawiać. Ale elfenduniaki. Co masz na sercu? O co chodzi? Jestem Elejas, komanda Jorveta. Mam do ciebie sprawę. Mów. Od jakiegoś czasu z Vergen znikają mężczyźni. A ostatnio zaczęliśmy znajdować ciała, więc raczej nie chodzi o dezercję. Ofiary to sami mężczyźni? Tak, ale młodzi. Ludzie i elfy. Gdzie znajdowaliście ciała? W różnych miejscach. Ale głównie w okolicach spalonej wioski, przed wąwozem prowadzącym do miasta. Chciałbym obejrzeć zwłoki. Wszyscy zostali pochowani. Gdzie? Pod kurhanem w lesie za Vergen. Ale nie powinieneś tam iść. Tak? Dlaczego? Bezczyszczenie grobów to ciężkie przestępstwo. Rodzinom zmarłych się to nie spodoba. W jakim stanie były ciała? Wyglądały paskudnie. Elf by tego nie zrobił. Człowiek chyba też nie. Nie pracuję za darmo. Nagroda cię nie ominie. Jeżeli dobrze się sprawisz, może nawet dorzucę coś oprócz Orenów. Tracimy dobrych ludzi. Zbadam sprawę. Widzę, co to za ukol. To jest Sukuba Boys! No toho se těším, teda prosto dobrý úkol. Tak. A bych si tady mohl nahodit nějaký ten talent, ať mám konečně tady ty sračky všechny. Já mám 5 talentů! Co ti jebe? A jak to teda pojedeme, boys? Pojedeme alchymistu, šermíře, anebo znameňáře. Pojedeme asi šermíře, klasicky. Ok, tohle se může hodit, tohle si hodíme. No, to se taky hodíme. Nějak o tom nepřemýšlím, prostě to tam nahážu. Pohoda. Máme úroveň 16 už, to je fajn.
Jenom teď kurva nevím, jak se dostat za tím Zoltanem, protože tady to fakt zas... A, už vím, dobrý, pohoda. Opovím ti o kobě, tak, Zoltane, což tady sice mezi svýma, nerad tě vyrušuju, ale potřebuji nějaký spoilery. Geralt, siadaj, nemělišme okazí uczcić twojego rajdu we mgle. Przepraszam, gdzie moje maniery? Sheldon Skaggs, weteran bitew z Sodden i pod Brenną. I wszystkich karczem po drodze! Starostę Vergen już poznałeś. Witam. Panowie, nie wiem jak wam, ale mi od tego witania w gardle zaschło. To ciekawe, bo nie powiedziałeś ani słowa. Jaskier dobrze gada! Kolejka dla wszystkich! Oczy, napijem się. Nie zwilżę gardło po podróży. Zwłaszcza w tak zacnej kompanii. A, szkoda, że nie ma z nami Kaleba Stratona. Niech mu ziemia lekką będzie. Ano, krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego. Jedno cichy, nie uszkodzi. Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz, tego... Szykuje mi się dzisiaj małe hendożonko. To tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale mi kuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Słyszeliście o sztandarze Bólej Chorągwi? Potrzebuję go do zdjęcia klątwy. Sztandar leży pochowany w krypcie razem z poległymi. Gdzie jest ta krypta? Niełatwo tam trafić. Za targowiskiem skręć w prawo i szukaj przejścia wydrążonego w skalę. Doprowadzi cię do doliny z grobowcami i kryptami. Zdrowie poległych! Słyszeliście może o roślinie zwanej krasnoludzkim nieśmiertelnikiem? Czy słyszeliśmy? A czy świnie mają ciasne dupy? Szczerze? Nie mam bladego pojęcia, Skaggs. Może ty nam powiesz? To takie powiedzenie. Tylko ty tak mówisz. Ten nieśmiertelnik, Wiedźminie, rośnie w pobliżu złóż antracytu i glinokrzemianu. Filippa potrzebuje go do wyleczenia Saski. Rzadkie to cacko, ale niedaleko stąd jest kopalnia i kto wie... Może je znajdziesz głęboko pod ziemią. Daleko do tej kopalni? Gdzie tam? W samym Vergen, w górnej części. Widzę, żeście się nieźle zapalili do tej wyprawy. A nikt słowem nie wspomniał Wiedźminowi, że kopalnia zamknięta. Zamknięta, racja. Ale właśnie nadszedł czas zrobić w niej porządek. Wszelkie podziemne gówno wyplenić. O czym mówicie? Nie dalej jak miesiąc temu górnicy zaczęli znikać. Otwory jakieś na dole siedzą. Mieliśmy wysłać ekipę dziarskich chłopaków, ale Saskia zarządziła, że potrzebuje wszystkich żołnierzy tutaj na górze. Zamknęliśmy szyb w obawie, że się świństwo po wsi rozlezie. Widać, przypłynęliśmy w samą porę, Geralt. Najwyraźniej. Chodźmy. Tak jest. W takiej kompanii żaden potwór nie jest straszny. Co ty na to, Sheldon? Idziesz z nami, czy wolisz chędożyć jakąś dupkę? Hendożenie nie zająca. Druga taka okazja nieprędko się trafi. Ha! Idę z wami! Spotkamy się przy wejściu do kopalni. To było bardzo dziwne zjawisko. To jest naprosto... To jest naprosto wyborny ukol. Mnie na pewno nie naciągniesz, żebym ci postawił. Jeszcze... Co je kurwa? Zoltane, co mnie tutaj bugujesz? Tak. Zoltane, proč mi to děláš, sakra? Nicméně, já to teda savenu a budem pokračovat příště, protože... Kolik jsem dneska potáhl? Jenom 105 minut? Nic moc, ty vole. A jak říkám, je v pětku na tom. A asi se s váma rozloučím, čere. Jo? Takže zítra... Vedlejší úkoly tady ve trpasličí vesnici, ve které se kurva nevyznám. Čeká nás úkol dole v dole. Čeká nás Sukuba, čeká nás takovej hruzostrašný hrad. Taková zřícenina. To je hodně dobrý úkol. No. A pak se pomaličku posuneme do Lockmoon, se posuneme do Lockmoon časem. Je to ještě dlouhý run, ale...
Určitě to, tuhle hru dohraju. Na to spolehněte. To je fakt superová hra. A nechápu lidi, co ho prostě odsuzujou. OK, já se s váma loučím. Pro dnešek nazdar. A zítra naviděnou.